Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie ze świątyni Opatrzności Bożej, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, oczywiście w Warszawie. Mam zaszczyt poprowadzić dla Państwa debatę dotyczącą wielkiego momentu w historii Polski, beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego już w niedzielę właśnie tutaj w Świątyni Opatrzności Bożej. Pragnę przywitać też moich i Państwa gości. Jest z nami dyrektor Muzeum Piotr Dmitrowicz. Witam serdecznie. Grzegorz Polak, wicedyrektor Muzeum Prymasa Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Również kłaniam się nisko. Edgar Sukiennik, pracownik Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Witam nie mniej serdecznie. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Drodzy Państwo, Panowie, zacznijmy od tego, jak ważny to jest moment w historii Polski. Ja pozwoliłem sobie powiedzieć, że jeden z najważniejszych, jak Panowie, jako będący w sercu wydarzeń w muzeum, które będzie też świadkiem beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, jak Panowie mogą zarekomendować, jeśli możemy użyć takiego słowa, Polakom, słuchaczom Polskiego Radia 24, też widzom portalu polskieradio24.pl to wydarzenie niedzielne. Piotr Dmitrowicz. Ja myślę, że Grzegorz Polak powinien tutaj jako pierwszy zabrać głos, dlatego że po pierwsze, tak jak rozmawialiśmy, ta debata to jest też debata o tym, czy Wyszyński jest idolem dla trzech pokoleń. Tak tutaj siedzimy sobie jako te trzy pokolenia, tak może trochę umownie, i Grzesiek napisał niedawno książkę Najbardziej lubił nas Turcję o prymasie Wyszyńskim, znakomita książka, polecam wszystkim Państwu. I tam we wstępie piszesz, Grzesiek, że po raz pierwszy spotkałeś prymasa Wyszyńskiego osobiście w roku 1972. No ja się urodziłem w 1972 roku i to już jest ten jeden element tej różnicy, ale ja po prostu tak sobie pomyślałem, kurczę, no ja niestety nie miałem tej szansy, tak, kiedy prymas umierał, byłem dzieckiem, więc dla mnie prymas to jest trochę postać z podręczników, trochę z opowieści, trochę z jakichś takich innych rzeczy, dlatego myślę, że Grzegorz, ty powinieneś jako pierwszy tutaj odnieść się do tego wydarzenia, które wieńczy, no, wieńczy historię, ale jest też początkiem czegoś wielkiego, wieńczy historię prymasa Wyszyńskiego w tym sensie, że zostanie wyniesiony na ołtarze i pewnie jest początkiem, taką mam nadzieję, taką wierzymy, to jak wszyscy tutaj siedzimy, że to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli prymasa na nowo kolejnym pokoleniom odkrywać. Ja tylko wtrącę, drodzy Państwo, jesteśmy z Piotrem rocznikowo zbliżeni do siebie. On jest 72 rocznik, ja jestem 71, a Piotr jest też dziennikarzem, więc ma takie tendencje do prowadzenia, współprowadzenia debaty, także uznaję oczywiście twoją też zdolność do prowadzenia także tej debaty. Rzeczywiście pan dyrektor Piotr ujawnił już pewien zamysł tej debaty. Trzy pokolenia pracowników muzeum z innym zupełnie spojrzeniem na osobę prymasa Wyszyńskiego. Zaczniemy rzeczywiście od Grzegorza Polaka, czyli pokolenia najstarszego, które ma tę zaletę w naszej debacie, że pamiętało prymasa Wyszyńskiego. My już niestety i Piotr Dmitrowicz, i Edgar Sukiennik niestety jak przez mgłę. Także teraz ja pozwolę sobie oddać głos Grzegorzowi Polakowi, wicedyrektorowi muzeum. Dziękuję bardzo. Dziękuję Piotrze za te piękne słowa pod moim adresem. I to, że zapamiętałeś, w którym roku poznałem prymasa, to mnie ujęło. Tak, rzeczywiście, bardzo dobrze go pamiętam. Pamiętam jego głos, pamiętam jak na 3 miesiące przed śmiercią mówił, recytował do twórców zgromadzonych w kościele akademickim Świętej Anny wiersz Norwida Krzyż i dziecko. Doskonale pamiętam tembr głosu, jak akcentował poszczególne frazy. Jak można opisać ten głos? Niektórzy mówili, że miał dość monotonny, ale prymas przemawiał spokojnie, chociaż czasami ten głos podnosił, ale
W jego głosie była taka łagodna stanowczość, tak bym to określił. Nieraz mówił bardzo długo, do godziny, ale wszyscy słuchali. Tam nie było wychodzenia, ziewania, wszyscy wpatrzeni. Nikt się nie bawił komórkami, bo nie było komórek. Nie było komórek, ale nikt nie dłubał w nosie, nikt tam nie wychodził, nikt do nikogo nie zagadywał, nie ziewał, tym bardziej. Jego słowo było, uważaliśmy, że to są słowa natchnionego mędrca, przywódcy narodu, duchowego, najwyższego duchowego autorytetu. I na prymasa się po prostu chodziło. To było, każde jego wystąpienie to było wielkie wydarzenie. Rzucało się wszystko, jak się wiedziało, że prymas w jakimś kościele ma przemawiać, ma głosić kazanie. Miałem ten przywilej, że właśnie uczęszczałem do środowiska, do duszpasterstwa środowisk twórczych, najpierw przy kościele świętej Anny. To wszystko się za zgodą prymasa, to duszpasterstwo rozwijało w Warszawie bardzo ładnie, luminarze polskiej kultury. I on tam wchodził, to się czuło taki powiew wielkości. Czuło się majestat? Czuło się takiego, taką osobę charyzmatyczną? Charyzmatyczną, majestat, a jednocześnie odnosiło się wrażenie, że to nie jest ktoś daleki. On w takim bezpośrednim kontakcie, jak już po skończonym, już po uroczystości, czy po jakimś spotkaniu, wchodził w tłum i zachowywał się bardzo bezpośrednio. Nie czuło się takiego wielkiego, wiedziało się, że to ma się do czynienia z prymasem, że to jest postać pomnikowa niemal. No już wtedy za życia, że to myślało się o nim, że to jest człowiek święty, ale nie było takiej bariery, że człowieka murowało, żeby się do niego nie zwrócić. Ja pamiętam też na jego uścisk dłoni, właściwie jemu się ściskało, bo się klękało przed prymasem, całowało go w pierścień, chociaż było w zwyczaju kościelnym. Chociaż były wyjątki, jak wiemy, ta słynna scena, kiedy to prymas Stefan Wyszyński raz pocałował pierścień Ojca Świętego, ale Ojciec Święty Jan Paweł II odwzajemnił ten rytuał. Tak, i uniósł go z klęczek. W ogóle prymas, muszę powiedzieć, że dla mojego pokolenia był kimś, no i jednocześnie i idolem, i największym autorytetem moralnym, kimś niezwykle wiarygodnym. Ja przepraszam, panie Grzegorzu, że ja wtrącę, ale dla mnie to jest niesamowita opowieść o tyle, że dzisiaj jak słuchamy ludzi, prawda, kto dla nich jest autorytetem, to już bardzo rzadko spotykamy właśnie tego typu opinie, że duchowny, że kardynał, że prymas może być taką osobą, która promieniuje swoją wielkością. Dzisiaj słyszymy, że piłkarze, że celebryci, aktorzy, a w pana opowieści to jest zupełnie inaczej. To chciałem właśnie powiedzieć i mam podstawowy problem, kłopot, jak przekonać młodego człowieka, że był taki biskup, pierwszy, najważniejszy biskup w Polsce, który właśnie zawładnął sercami, umysłami, wyobraźnią młodych ludzi, któremu młodzież jadła z ręki, którego nie kontestowała, w którego była wpatrzona jak w obraz. To, co prymas mówił, to było święte. Z prymasem się nie dyskutowała. Nie dlatego, że on był taki apodyktyczny, tylko że miało się przekonanie, że on mówi prawdę. Że ta prawda jest wyrosła z jego doświadczenia, z jego przemyśleń, że to nie było wyuczone, że to nie było takie kaznodziejstwo retoryczne. Prawda? On to mówił, nawet jak mówił rzeczy trudne dla nas do zrozumienia, zawierzenie Maryi, całkowite zawierzenie Maryi. Nie rozumieliśmy tego za bardzo, to było trudne. Całym sobą, tak jak on to zrobił. Jednak to jest w dużej mierze prywatne doświadczenie. To tak, ale wierzyliśmy, że to jest słuszne to, co on mówi, chociaż było trudne do przyjęcia. Panie Grzegorzu, dopytam, w ten moment uściśnięcia dłoni prymasa Wyszyńskiego, ile pan miał lat wtedy? Pierwsze to było właśnie jak w jego prywatnej kaplicy po maturze zgłaszaliśmy się na pomocników Maryi Matki Kościoła. No to miałem wtedy 19 lat. Młody Grzegorz Polak był pod takim wrażeniem prymasa Wyszyńskiego. No to jest niesamowite. Naprawdę przekładając to na dzisiejsze warunki, wręcz niemożliwe. No absolutnie nie wyobrażam sobie takiego, ale to nie tylko u nas. No, on był postacią w wymiarze globalnym, bo mamy tutaj na naszej ekspozycji pastorał, który pojutrze będzie użyty podczas uroczystości beatyfikacyjnych.
I on, ten pastorał został ofiarowany przez młodzież Hiszpanii w 1966 roku. Młodzi Hiszpanie wiedzieli, że jest taki biskup w Polsce, który nie oparł się, który nie dał się stłamsić komunistom, postawił się komunistom, siedział w więzieniu, cierpiał i oni docenili prymasa i zrobili zrzutkę i piękne dzieło sztuki. No po prostu ten pastorał to jest coś pięknego. Kość słoniowa wewnątrz. Teraz coś takiego nie do wyobrażenia, jakiemu polskiemu biskupowi teraz by młodzież zagraniczna kupiła pastora albo jakiś drogocenny prezent. A prymas był właśnie takim człowiekiem, którego znała cała Europa, cały świat. A wracamy do Piotra Dmitrowicza. Pan Grzegorz Polak, wicedyrektor muzeum, wspomniał o jednym eksponacie, a ja spytam dyrektora o coś oczywistego, tak? Ale jak muzeum dzisiaj funkcjonuje? To jest świeża placówka. Jak muzeum jest przygotowane na ten wyjątkowy moment, niedzielną beatyfikację prymasa tysiąclecia? Myślę, że jesteśmy przygotowani najlepiej jak mogliśmy. Cały rok pracowaliśmy i dzisiaj odsłoniliśmy kolejną wystawę plenerową, która przed świątynią jest do zobaczenia. Otwarte niebo, to jest historia Piotry Ruzyczarskiej i prymasa Wyszyńskiego i tajemnic relacji, ale otwarta też o ewangeliczne osiem błogosławieństw, więc to jest taka wystawa z jednej strony bardzo duchowa, z drugiej opowiadająca o tych wzajemnych relacjach. W muzeum już w jednej z sal mamy wystawę z przejmujących artefaktów. Jest tam m.in. oryginalny habit siostry Ruzyczarskiej, jest maszyna do pisania Braillem, są jej rękawiczki, są niepublikowane zdjęcia przepięknej młodej dziewczyny jeszcze przed tym, jak straciła wzrok. Na zdjęciach możemy zobaczyć, oczywiście bardzo, bardzo piękna kobieta, zresztą do końca życia była, by miała takie dostojeństwo w sobie, taką godność wypisaną na twarzy, ale rzeczywiście była ciemniała już później. Pamiętajmy, że też jej pradziad założył słynne liceum przemienieckie, Tadeusz Czaski, Wołyńskie Ateny, najlepsza szkoła, no prawie, że uniwersytet w Przemieńcu, przepiękna rzecz. No i dzisiaj trzeci element też, zachęcam bardzo słuchaczy Polskiego Radia, była premiera teledysku Gabi Gąsior pod tytułem Czas to miłość, teledysk nagrany tutaj w muzeum, młody z młodzieżą, pełen energii teledysk, do słów prymasa Wyszyńskiego właśnie o tym, że trzeba miłować drugiego człowieka, że trzeba mu podać ten wypełniony kubek wody i tą krągę chleba. To jest taki pierwszy nasz ukłon w stronę może młodszych, żeby zobaczyli, że te przesłanie prymasa Wyszyńskiego jest ponadczasowe. Dzisiaj przekaz musi być nowoczesny, żeby trafić właśnie do młodych. Pan Grzegorz nie potrzebował kiedyś takiego dopełnienia, a dzisiaj niestety młodzież bez takich, prawda, dodatkowych środków tego ja nie kupi. Chyba jedynym, który podrygiwał w takt muzyki. Także naprawdę zachęcamy do słuchania. Mam nadzieję, że Polskie Radio będzie emitowało też tę piosenkę, bo warta jest tego. Natomiast jeśli pozwolisz, zapewne tak. Jeszcze jedną rzecz, którą sobie teraz tak naprawdę uświadomiłem, jak Grzesiek o tym mówił. Ty powiedziałeś, że prymas mówił długo często, tak? Ale pamiętajmy, że to była jedyna szansa usłyszenia prymasa. No przecież ani w radiu, ani w telewizji, no gdzieś tam w mediach katolickich, ale też w mediach katolickich, no w Tygodniku Powszechnym, czy gdzieś tam jakieś fragmenty, ale nie w całości, tak? Więc to był ten element, jedyna szansa usłyszenia prymasa. Mało tego, tutaj jeszcze jedną rzecz, oczywiście ta różnica wieku między nami, to że ja nie miałem szansy, to jest jedno, ale to jest jeszcze jedna rzecz. Ja nie mieszkałem w Warszawie, ja nie pochodzę z Warszawy, tak? To, co tutaj było w dużym stopniu namacalne, ja do innego przykładu się odwołam, już bardziej to pamiętam, ksiądz Popiełuszko. U mnie, w moim małym miasteczku mówiono o nim, słyszano, tak? Ale no, ktoś tam był na mszach za ojczyznę, ktoś to widział, tak? A do nas docierały jakieś strzępki informacji tylko, więc to jest też ten element, którym dzisiaj zapominamy, że PRL to była ta ogromna bariera informacyjna. I tutaj w Warszawie... A jeszcze Siermiężna, bo za żelazną kurtyną, jak wiadomo. No właśnie, więc to jest, myślę, też rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Tak paradoksalnie teraz mi też przyszło do głowy, że kiedyś właśnie bez tych
bez tych środków wspomagania, że tak powiem, prawda? Czy to obrazem, czy dźwiękiem, czy teledyskiem, ludzie chłonęli takie osoby, słowa takich osób jak prymas Wyszyński. Dzisiaj potrzebujemy stymulacji, ale nawet w Warszawie mamy na wyciągnięcie ręki przecież i muzeum, i te uroczystości niedzielne. Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy Warszawy będą tym zainteresowani. Obawiam się, że niekoniecznie. No to już jest kwestia jakby tych zmian, które cywilizacyjne, że tak powiem, które następują tak szybko i tak drastycznie, że z naszej perspektywy jest to niekiedy bardzo, bardzo porażające. Oddamy głos najmłodszemu pokoleniu, bo rzeczywiście najstarszy, powtórzmy, Grzegorz Polak, potem Piotr Dmitrowicz i Edgar, przepraszam, Sukiennik. Jak pan jako młodzież w naszym gronie odbiera prymasa Stefana Wyszyńskiego, jego naukę? Jak do pana przemawia ta postać? No, urodziłem się 4 lata po śmierci prymasa, więc moje pierwsze doświadczenia związane z poznawaniem jego osoby były tylko i wyłącznie z opowiadań, z lekcji historii. A kto panu opowiadał o prymasie Wyszyńskim? No, opowiadała mi babcia na przykład, opowiadał dyrektor szkoły, nauczyciel historii, ludzie, którzy mieli jakieś, no może nie takie związki namacalne z prymasem, ale właśnie chodzili na jego kazania. I opowiadali mi też znajomi księża, którzy przeżyli tamte czasy. I co mnie takiego, no na początku ja oczywiście też tego nie rozumiałem tak za bardzo. To było dla mnie jakieś takie bardzo odległe, zamieszkłe. Odległa postać, jakaś wielka właśnie pomnik, tak? Odległa, tak. Prymas, kardynał gdzieś w Warszawie, prawda? Pomnikowy książę, tak, ale co mnie właśnie tak, moją uwagę zwróciło w relacjach tych ludzi, że oni wszyscy podkreślali, że to był ktoś niesamowity. Człowiek, od którego biła świętość, jakiś taki majestat, blask, a jednocześnie ktoś taki bardzo ciepły i bliski ludziom. To, no to wszyscy zapamiętali go jako kogoś wyjątkowego. Potwierdza pan to, co powiedział Grzegorz Polak. Z jednej strony właśnie majestatyczny, a z drugiej w kontaktach bardzo, bardzo ciepły, skracający dystans. Ja początkowo poznawałem tylko takie podstawowe rzeczy związane z prymasem. No na lekcji historii to wiadomo, taki kanon wiedzy bardzo, bardzo takiej skondensowanej, no, że siedział w więzieniu, że zainicjował wielką nowennę, że potem milenium chrztu Polski, prawda, i potem wielki pogrzeb. Ale tak bliżej się nim zainteresowałem się nim w klasie maturalnej w 2004 roku. Na zakończenie roku szkolnego dostaliśmy od dyrektora szkoły takie prezenty pożegnalne. I to były takie duże albumy ze zdjęciami o prymasie Wyszyńskim. I świadectwa różnych ludzi, tam bodajże 100 osób, które wspominały prymasa. I arcybiskupi, i biskupi, siostry zakonne, osoby świeckie, no jego przyjaciele, współpracownicy. I tak sobie to zacząłem czytać, no i troszkę tej historii bardziej poznawać. Natomiast można powiedzieć, że taki chrzest bojowy, jeżeli chodzi o no, konieczność wdrożenia się w tematykę związaną z prymasem, to miałem już na studiach. I to wcale nie chodzi o wykłady akademickie czy o konieczność przygotowania się do egzaminów. Mój młodszy kolega pisał kiedyś olimpiadę, startował w olimpiadzie historycznej i miał do opracowania temat o prymasie Wyszyńskim. No i przyszedł do mnie któregoś wieczora i tak mówi do mnie: słuchaj Edgar, taki mam temat z prymasem Wyszyńskim związany, to historia kościoła jest, no może byś mi jakoś pomógł. Ja tak sobie myślę, no jak ja mu pomogę, jak ja sam w sumie podstawy tylko znam, to on jako olimpijczyk powinien być specjalistą tutaj, a nie ja. No ale no, powiedziałem, że pomogę mu i zacząłem wtedy troszkę więcej o nim czytać, troszkę zasięgałem też opinii ludzi, którzy przeżyli tamte czasy, którzy zapamiętali prymasa. Jaki obraz się z tego wyłaniał? Czy z tej pracy? Jak pan poznawał coraz głębiej prymasa, to co pan myślał wtedy, jaka to jest postać? No postać pod każdym względem wyjątkowa i duchowym, i takim można powiedzieć narodowym, jako taki no, człowiek opatrznościowy
dla Polski i Polaków. No przy czym podkreślam, to były jeszcze cały czas takie lata, jak miałem te 19-20 lat, więc to wszystko u mnie było jeszcze takie może nie do końca uformowane, jakoś ta wiedza taka nie do końca uświadomiona. To jakoś wszystko dopiero się we mnie kształtowało. Tak prawdę mówiąc, ja bliżej poznałem prymasa, ale to już tak było takie bardziej dojrzałe, kiedy zacząłem pracę właśnie w naszym muzeum, a było to ponad 4 lata temu. Była konieczność przygotowywania ekspozycji głównej. No ta przestrzeń, w której się znajdujemy, to był jeden wielki plac budowy. Tutaj pylicy można było dostać. Ale powstawał już scenariusz ekspozycji. No, jeździliśmy po bibliotekach, po archiwach. Współpracowaliśmy z Instytutem Prymasowskim w Choszczówce, który udostępniał nam zdjęcia, maszynopisy kazań prymasa, tych, które jeszcze nie zostały wydane. I musieliśmy opracowywać strefa po strefie, żeby jakaś panorama życia i Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, bo też pamiętajmy, że muzeum jest poświęcone tym dwóm postaciom, no bardzo blisko związanym ze sobą. I trzeba było to pod względem historycznym, ale i takim teologicznym, też i artystycznym jakoś ubrać, nadać temu konkretną całość. No i to wymagało ode mnie no, poszerzania tej wiedzy. Ja zacząłem wtedy czytać rzeczy, o których wtedy nie miałem pojęcia, prawda? No, dzieła zebrane, kazań prymasa, z różnych okoliczności, do różnych osób adresowane. No, obserwacja nieznanych zdjęć. No, jeździłem też do Choszczówki, pan dyrektor mnie wysyłał, żeby przeglądać te maszynopisy, które jeszcze nie ukazały się drukiem. No i wtedy jakoś tak już w sposób dojrzały, taki no jako historyk, zacząłem też tę postać analizować, jakoś ją postrzegać. I co ważne też dla mnie było wtedy, że ja wtedy zobaczyłem takiego też zwyczajnego człowieka z krwi i kości. Że nie tylko jako ten taki książę kościoła, prymas, mąż stanu, choć oczywiście to też jest ważne i musimy o tym pamiętać, ale że to był też normalny człowiek, który no miał swoje dylematy, miał swoje zawahania, lęki, prawda, no choćby wyłania się to z zapisków więziennych, no więzienie, które było dla niego trudnym przeżyciem, ale jednak go nie złamało, a nawet wzmocniło, zahartowało w pewien sposób. No czy nawet no, dostęp do zdjęć, które pokazują prymasa, jak grał w siatkówkę z dziewczynami z instytutu. No, głaskał psy, brał małe owieczki na ręki. No, też takie zdjęcia ma z wiewiórką. No, więc to no, odkrywałem prymasa właśnie w tej przestrzeni takiej normalnej, która towarzyszy nam, zwykłym ludziom. Piotr Dmitrowicz. Bardzo się cieszę, Edgar, że o tym mówisz, bo ja myślę, że to dla nas wszystkich i dla Grześka i dla wszystkich pracowników naszego muzeum, te kilka lat pracy nad ekspozycją, to były takie lata właśnie poznawania prymasa, odkrywania różnych rzeczy, ale też potwornego obowiązku, jakiegoś zobowiązania, tak? Pytanie, jak pokazać tego prymasa, żeby było uczciwie? Żeby nie było sztampowo, żeby nie było szkolnie, żeby było wszystko to, co jest najważniejsze, ale żeby to też nie było zniekształcone. Stąd muzeum jest tak skonstruowane, że większość tutaj słów, które można przeczytać i usłyszeć, to są słowa naszych bohaterów. My chcieliśmy, żeby oni sami opowiadali właśnie o tym swoim życiu, o tym swoich dylematach. To naprawdę bardzo dużo też pokory nas nauczyło. Tak na marginesie dodam, że Edgar jest tym szczęśliwcem. Bardzo się cieszymy, że z ramienia muzeum też zajmuje się teraz promemoria, prawda? Bo pamiętamy, że cały czas trwają prace nad kolejnymi tomami. Promemoria. Muzeum jest jedną z instytucji, która bierze w tym udział. Także to też jest odkrywanie prymasa, bo jak czytamy te kolejne tomy, tak dla mnie na przykład to ogromnym było zaskoczeniem ta wielka pracowitość prymasa. To ta ilość spotkań z ludźmi, rozmów, ten jego harmonogram pracy od rana do wieczora, ta systematyczność też. Zresztą to podczas internowania to samo było, przecież tak, cały czas pracował. Tak, tak. To jest coś absolutnie niesamowitego. Jeszcze jedno tylko do tego, co Edgar powiedział. Ja myślę, Edgar, że jednak ty do końca nie jesteś takim typowym facetem, który poznawał historię prymasa, bo jednak interesowałeś się tą historią. Miałeś, jak zrozumiałem teraz tutaj, szczęście też do nauczycieli czy do dyrektora, tak, który ci ten album przekazał, tak. Który ci coś powiedział. Niestety
polska szkoła przez te lata po 89 roku, zresztą rozmawialiśmy niedawno o tym, jeśli idzie o tą historię najnowszą, no to było bardzo, bardzo słabo, tak? No. Tak, no ja miałem to szczęście rzeczywiście, no chodziłem w ogóle do katolickiego liceum, więc o profilu humanistycznym w dodatku, więc było troszkę łatwiej, no wspaniali nauczyciele historii, bo kilku ich było, którzy no potrafili przekazać tę wiedzę, no których na przykład wielu moich rówieśników w innych szkołach nie miało szczęścia doświadczyć i potem jakoś to musieli nadrabiać albo może nawet i nie. No i te studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no bądź co bądź zobowiązują. Uczelnia, która zobowiązuje i kierunek historia na takiej uczelni, który również zobowiązywał, więc również tutaj Piotr ma rację, że no przyszedłem do muzeum już wyposażony w jakąś wiedzę, ale im bardziej się zagłębiałem w życiorys prymasa i jego nauczanie związane z planowaniem ekspozycji z całym zespołem, bo tutaj no sztab ludzi nad tym pracował, to tym bardziej uświadamiałem sobie, jak mało ja ciągle wiem. Dobrze, ja go ciągle odkrywam. Ma pan możliwość cały czas pogłębiania, zgłębiania tej postaci. Wrócimy do Piotra Dmitrowicza na moment, spytam o proporcje, bo tak jak mówimy, jest to muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Czy porówno są rozłożone akcenty na każdą z tych wielkich osób, na każdego z tych wielkich przywódców duchowych Polski? Ja zdradzę taką tajemnicę, że my tutaj jeszcze mamy 1000 dodatkowych metrów kwadratowych, całe muzeum ma 2000 i tam będzie jeszcze kilka niespodzianek i będzie kilka fantastycznych stref, które przygotowaliśmy. Natomiast ja myślę, że to trudno, to na pewno nie jest 50-50, no bo to jest tak, ta różnica wieku, te 19 lat między prymasem a Janem Pawłem i ta ekspozycja, jak się nią idzie tak chronologicznie, to oczywiście do pewnego momentu absolutnie przeważa prymas, tak? No bo te lata powojenne, chociażby, prawda? I ten czas do konklawy, do 78 roku jest siłą rzeczy z większym naciskiem, choć myślę, że już od końca lat 60., nie wiem Grzegorz, czy się zgodzisz ze mną, kiedy Wojtyła zostaje kardynałem, no to wtedy jakby już te proporcje się zmieniają. No oczywiście 81 rok to jest ta cezura, kiedy prymas umiera, ale faktycznie no to tak mieliśmy też trochę takich dylematów, prawda? Tak. Zresztą to ich życie tak bogate, tak obfitujące w różnego rodzaju wydarzenia, myśmy się wielokrotnie spierali, co zostawić, co dać, no przecież wszystkiego nie możemy, to muzeum to nie jest Wikipedia, gdzie będzie, będą tylko fakty i będzie wszystko, więc co wybrać, tak? Na co położyć nacisk? To też jest tak, że długo o tym myśleliśmy, stąd bardzo często kładliśmy nacisk na takie elementy, bym powiedział, moralne, związane z pewnymi wartościami, z czymś, co jest uniwersalne. Przyjaźń, miłość, tolerancja, tak? To są te odpowiedzialność, to są te rzeczy, które umiłowanie w życiu... ojczyzny, patriotyzm. Dokładnie tak. Nie wiem, czy Grzegorz? Grzegorz Polak, ja zadam pytanie oczywiste, może banalne nawet, ale chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, żeby słuchacze Polskiego Radia 24 wiedzieli, co nas czeka w niedzielę i dlaczego to nas czeka. Prymas tysiąclecia, skąd się wzięło takie określenie, dlaczego tak nazywamy Stefana Wyszyńskiego? Po raz pierwszy ta nazwa padła z ust, a właściwie spod pióra kardynała Karola Wojtyły, który go tak nazwał na 25-lecie, napisał taki artykuł na 25-lecie posługi prymasowskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. To określenie wprawdzie funkcjonowało w takiej w rozmowach. Uważano prymasa za prymasa tysiąclecia, dlatego że właśnie przewodniczył uroczystością jubileuszowym tysiąclecia Chrztu Polski. Milenijnym. Tak, ale potem one zostało rozciągnięte w ogóle szerzej, w tym sensie, że to był prymas, tak to zdanie już Jana Pawła II, że taki prymas zdarza się raz na 1000 lat, bo rzeczywiście w historii prymasowstwa od 1414 roku to był najwybitniejszy. Było sporo wybitnych, ale ten był najwybitniejszy i Wyszyński był najwybitniejszy i najświętszy.
z nich bezapelacyjnie. Żaden z prymasów troszkę polskich. Głębiej w uzasadnienie, dlaczego na przykład pan dyrektor tak uważa, dlaczego był największy, najwspanialszy, najwybitniejszy. To znaczy on odegrał z tych wszystkich prymasów od 1414 roku, 9 było interreksami, czyli zastępowali króla w czasie bez, monarchę w czasie bez królewia. Ale prymas Wyszyński de facto też, może nieformalnie, ale tak dzisiaj też niektórzy do tego podchodzą, że wobec nielegalności władzy komunistycznej wielu Polaków, ale też na przykład przedstawicielstwa dyplomatyczne właśnie w nim widziało, w prymasie Wyszyńskim widziało prawdziwego przywódcę Polski. I tak było. Matka Czacka po jego mianowaniu na prymasa nazwała go najważniejszą osobą w państwie. I to myślę, że było powszechne odczucie zdecydowanej większości Polaków. Natomiast wracając do poprzedniego pytania, to był prymas, który ze wszystkich swoich poprzedników, w porównaniu ze swoimi poprzednikami, odegrał największą rolę w życiu narodu. Można mówić, że jego osiągnięcia były o wymiarze historycznym. Miał przeolbrzymi wpływ, mimo że nie miał takich możliwości jak jego poprzednicy, bo był pozbawiony realnej władzy politycznej, ale wywarł wpływ na naród taki, że go po prostu, mówiąc obrazowo i najkrócej, przeprowadził przez to Morze Czerwone komunizmu, ocalił jedność narodu, rozbudził nasze nadzieje niepodległościowe. Przecież to jego głos to był głosem człowieka wolnego w tym morzu propagandy, która nas zalewała. I prymas ucieleśniał jakby aspiracje milionów Polaków do wolności. I on prowadził tą drogą do wolności, on nas przygotowywał. To był kolosalny wpływ. Na mnie osobiście też miał taki wpływ, to mogę powiedzieć bardzo szczerze, z ręką na sercu, że po prostu odpornił mnie na młodego człowieka, na działanie propagandy komunistycznej. W ogóle odbiło się ode mnie jak od muru, dzięki prymasowi. Mało tego, on ocalił moją wiarę, bo też miałem taki okres w życiu buntu i prymas swoim świadectwem, a potem jak już byłem bliżej prymasa, bo należałem do ruchu duszpasterskiego rodzin, który on stworzył, który istnieje po dziś dzień, no to już jego wpływ był na moje życie osobiste, na moje wybory, na to, że jestem takim człowiekiem, a nie innym, to był kolosalny. I muszę jeszcze, idąc po tej linii właśnie takiego świadectwa, powiedzieć, że od kolegów o wiele dłużej, jak to się mówi, siedzę w prymasie, słucham, czytam jego słowo, czytam książki o nim. I ciągle mi mało i się nie nudzę. To dla mnie cały czas coś odkrywam, zwłaszcza jak czytam te jego zapiski pro memoria. To jest, wynurzam się, masę różnych szczegółów, nie ma czasu, żeby o tym mówić, ale to mnie zachwyca, interesuje, fascynuje nadal. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też pójdą tym tropem zainteresowania osobą, ale to, co mówił, i spuścizną prymasa. Dyrektor Piotr i to, co kolega Edgar, nasz Beniaminek mówił, to my jesteśmy przekonani, że my może nie zawojujemy świata, ale na pewno dzięki nam, naszej pracy, dzięki temu muzeum, które jest niekonwencjonalne, to jest muzeum idei. Ale można się w nim zgubić. Muszę przyznać, że jestem pierwszy raz i nie wiedziałem, jak się połapać w tych wszystkich korytarzach. To mnie pan zmartwił, pan redaktor, bo myślę, że mając takich przewodników, jak właśnie papież i prymas, to się nie zagubimy. A to już po godzinach jesteśmy w pracy muzeum, może dlatego jesteśmy wszyscy w pracy. Piotr Dmitrowicz, gdybyś miał w kilkunastu zdaniach powiedzieć o wielkości prymasa tysiąclecia, to jakie to by były słowa? Co jest najważniejszego dla ciebie w tym dorobku, w tym etosie, w tym testamencie kardynała Stefana Wyszyńskiego? Dla mnie przede wszystkim, mając też w tyle głowy jego życiorys, tak, chłopak z
małej jakiejś wsi, z tej Zuzeli nad Bugiem, gdzieś tam na pograniczu Podlasia i Mazowsza, syn skromnego organisty, który całe życie marzy, żeby być księdzem, ale nie ma takich aspiracji, żeby w tej hierarchii kościelnej awansować, bo przecież on nie chciał być ani biskupem lubelskim, ani prymasem, tak? Chciał być po prostu księdzem, chciał pisać artykuły, chciał żyć dosyć spokojnie. I rzucony, że tak powiem, nieładnie na tą głęboką wodę, kiedy zostaje prymasem w najtrudniejszym dla Polski okresie, no to przecież koniec lat 40., przełom lat 40. i 50. To jest ten czas dramatyczny. I dla mnie tutaj, bo to jest ten pierwszy moment, kiedy ja też poznawałem prymasa, ja go teraz też, tak jak Grzesiek, czy tak jak Edgar, odkrywam, to była ta niezłomność, tak? Ten moment, kiedy we wrześniu 53 roku przychodzą ubecy do Pałacu Namiodowej, kiedy on zostaje aresztowany. I zresztą z biskupem Antonim Baraniakiem, któremu prymas wiele bardzo zawdzięcza. No tak, no. Może życie nawet. Był torturowany, Baraniak był... używając tego komunistycznego sloganu, był przygotowywany do procesu, tak? Bo przecież to też my rzadko o tym mówimy, no ale komuniści aresztowali Wyszyńskiego nie po to, żeby go tam trzymać, tylko pewnie w którymś momencie miał się odbyć proces. Oczywiście ta zresztą ciężkimi zarzutami zdrady stanu szpiegostwa, prawda? Tak. Najgorszych przestępstw. No znamy, wiemy, jak potraktowano biskupa Kaczmarka, tak? Agentura watykańsko-amerykańska i tak dalej. No tutaj ta dynamika wydarzeń od 53 roku, od śmierci Stalina, pewnie komunistom, nie pewnie, tylko na pewno pokrzyżowała plany, ale... Wracamy do tej niezłomności. Ja tylko wtrącę, mamy właściwie dwóch niezłomnych ludzi obok siebie, bo z jednej strony prymas Stefan Wyszyński, a z drugiej jego sekretarz i kapelan właśnie biskup Antoni Baraniak. To jest niesamowite połączenie. Tak, to jest absolutnie niesamowite, tym bardziej, że oni tak naprawdę są sami. I to trzeba powiedzieć w mocnych słowach, że to Wyszyński przecież powiedział bardzo tak gorzko, aczkolwiek on to żalu nie miał, bo to był święty człowiek. Też później wybaczył tym wszystkim, którzy go zawiedli, mówiąc tak delikatnie. On mówił, że został przy nim tylko Niemiec i pies. Miał na myśli swego psa Bacę, tak, i księdza Zinka, który jako jedyny, zdaje się, nie odczytał tego memoriału państwowego już po aresztowaniu Wyszyńskiego. Jedyny Episkopat... członek Episkopatu Polski wówczas rzeczywiście odmówił współpracy z komunistycznymi władzami. Zresztą był przez to też represjonowany i też trafił na Rakowiecką, jak wiemy. A z tym psem jak to było? No pies, no to jest ten słynny pies, który ugryzł Beka podczas aresztowania prymasa. Zresztą ubecy się oburzali, że tutaj władza ludowa, że władza duchowna wysyła psa przeciwko ubekom. Chyba Ania Rastawiska wspominała, że ksiądz prymas mówił wtedy, że gdyby przyszli w normalnych godzinach, bo pamiętajmy, że oni przyszli już nocą, tak? Po tym, jak pałac był zamknięty, to byłoby inaczej. No, no ten ubek ugryziony został opatrzony, nic mu się nie stało, ale faktycznie, no i teraz tak, on trafia do więzienia, bo to internowanie to jest przecież to określenie takie eufemistyczne bardzo, tak. I co, jest sam, nie wie, co się z nim stanie, otoczony, inwigilowany. On się domyślał od pewnego momentu, że i ksiądz, i siostra zakonna, które z nim byli, donosili na niego i teraz no i on się nie daje, tak? 3 lata w izolacji, szczególnie ten pierwszy okres, strasznie, strasznie mocny, w potwornych warunkach, on ze słabym zdrowiem i nie daje się, tak? Nie daje się złamać. I to było to moje pierwsze doświadczenie takie z prymasem związane, a później odkrywałem kolejne rzeczy, tak? Przede wszystkim umiejętność takiego analitycznego myślenia i rozumienia swojej pozycji. Jestem prymasem, każde słowo, które powiem, jest niezwykle ważne, ale mam też pewne obowiązki. To, co mówił na przykład do księży, wy polityką się nie zajmujcie, wy polityki nie uprawiajcie i od tego jestem ja.
ale ja też biorę na siebie jakby to odium, jestem jak ten piorunochron, w który niech komuniści uderzają. Zresztą ten... dodajmy, każde słowo mogło też jemu zaszkodzić, bo przecież był inwigilowany zaraz od 1946 roku, aż do 1981, ten okres internowania, jak to mówimy właśnie tak skrótowo, 53-56, no to jest tylko jak gdyby apogeum, prawda, tych represji, ale właściwie dotyczy to całego życia prymasa. Jest po prostu śledzony, jest podsłuchiwany przez bezpiekę, napuszczają na niego agentów, prawda, kobiety, mężczyzn, siostry, księży, więc to sytuacja rzeczywiście trudna, aby podołać temu wszystkiemu, to nie jest takie proste. Z świadomością, tak, bo on miał świadomość tego, że jest otoczony taką siatką agentów. I jeszcze jedno zdanie, jeśli tedy już pozwolisz, to jest ta wielka przenikliwość, czyli wielka nowenna, te 10 lat, które ja myślę, że w dużym stopniu uratowały znaczną część Polaków przed ateizacją, bo my znowu o tym zapominamy. To nie jest tak, że po 56 roku tego nie było. Mało tego, szczególnie w czasach Gierka, ta ateizacja przybierała bardzo takie sprytne rozmiary. Już pod koniec lat 60. episkopat o tym pisał sam Wyszyński, że to nie była taka próba, prawda, uderzania w kościół, mówienia nie chodźcie do kościoła, ale to były te wszystkie czyny społeczne, to były te wszystkie tak zwane świeckie tradycje, że użyję określenia z filmów Barei. To był cały zestaw takich działań, które miały odciągać ludzi od kościoła. I to się mogło udać, ale mówię, te 10 lat, ta wielka nowenna, ta wielka aktywność Polaków, no znowu, popatrzmy na te tłumy, które w trakcie obchodów milenijnych, w trakcie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej były, tak? No to setki tysięcy ludzi. Dla nich to było wydarzenie absolutnie najważniejsze, kiedy to się działo. To też myślę bardzo ważne. Zresztą trwało to przez 9 lat, prawie od momentu wyjścia z więzienia, to 57 rok, aż tak. Do 66. Jak musiało to być groźne, Tadeusz, dla komunistów, że aresztowali obraz Matki Bożej, tak? No, skoro obraz sam w sobie stanowił zagrożenie, oczywiście czysta aberracja, no to tylko komuniści mogli na coś takiego wpaść. No i co? No i przewożono same ramy i tłumy były takie same, tak. Może nawet jeszcze większe. Prawda, bo tak to często działa. Edgar Sukiennik, Piotr mówi o niezłomności, mówi o, przepraszam, słuchawka mi wyleciała, o obchodach milenijnych chrztu Polski. Mamy jeszcze przynajmniej jeden taki szalenie ważny moment, śluby jasnogórskie, odnowienie ślubów Jana Kazimierza, czy dla pana jako najmłodszego w naszym gronie, to jest też taki moment istotny. Tak, jak najbardziej istotny, ponieważ on też odsłania to życie duchowe prymasa, w czym on pokładał nadzieję. No, ten okres więzienia, który przecież był takim czasem rzeźbienia jego osobowości, charakteru, ale i też dojrzewania do tej świadomości, że no, tak o własnych, powiedzmy, ziemskich siłach ludzkich sobie jako naród nie poradzimy, że trzeba odnieść się, prawda, do tych wartości nadprzyrodzonych, do Boga konkretnie i tam szukać ratunku. Szczególnie do Maryi, jak wiemy. Szczególnie do Maryi, której prymas był oddany. No, no to zresztą też, no, on już od dziecka był taki bardzo oddany, zwłaszcza po stracie. Opowiadał, przepraszam, że wtrącę, że w domu miał dwa obrazy, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. One mu towarzyszą przez całe życie. I się zastanawiał, która jest ważniejsza i dlaczego jedna jest biała, a druga czarna. I, no to rzeczywiście te wartości wyniesione z domu rodzinnego już go kształtowały. No może nawet też jakoś go opatrzność tutaj przygotowywała w ten sposób na to, co miało nadejść później, to, co miało stać się jego udziałem. No ale właśnie szczególnie ten czas więzienia, no, który go jakoś tutaj tak duchowo wzmocnił. On się w stoczku dokonał takiego osobistego aktu oddania Matce Bożej i nabrał tego przekonania właśnie, że no to jest ta siła, która jest narodowi potrzebna na ten bardzo trudny czas, no, na czas walki o duszę. No tak jak Piotr tutaj wspomniał o tej ateizacji, no to rzeczywiście, no można powiedzieć, że to była taka duchowa wojna. No z jednej strony
państwo komunistyczne, które chce doprowadzić do kompletnej laicyzacji społeczeństwa, oderwać go od tych korzeni, od tożsamości chrześcijańskiej, od tradycji, a z drugiej strony właśnie Kościół katolicki na czele z prymasem Wyszyńskim, który podejmuje tę duchową walkę o duszę narodu, żeby ta dusza jednak pozostała chrześcijańska. I ta walka chyba w dużej mierze była wygrana, bo bardzo często słyszymy prawdziwe, jak sądzę, opinie, że to w dużej mierze prymasowi Wyszyńskiemu zawdzięczamy potem sierpień 80, zawdzięczamy Solidarność, no i ostatecznie wolną, niepodległą po 89 roku, nie wchodząc już w detale teraz, bo nie o to chodzi, prawda, na ile ona jest i była wolna, niepodległa, ale chodzi o założenia, prawda, chodzi o jednak w dużej mierze odejście od komunizmu. Oczywiście, jak najbardziej tak, no to nawet tak mówi się, że prymas przygotował glebę, można powiedzieć, no przygotował społeczeństwo na to, co się później działo, te polskie miesiące, okres Solidarności, stan wojenny, no myślę, że to społeczeństwo no, nie przetrwałoby tego czasu, gdyby właśnie nie ta gleba, którą tutaj nawoził i użyźniał prymas już w tych właśnie wcześniejszych latach, poprzez śluby jasnogórskie, poprzez nowennę, poprzez obchody milenijne. Wracamy do Piotra Dmitrowicza, a jeszcze dopytam tylko sekundeczkę. Czy możemy powiedzieć tak trochę na skróty, że to właśnie z prymasa Wyszyńskiego wyrósł Karol Wojtyła, ojciec święty Jan Paweł II, i tak jak zresztą Wyszyński chciał, prawda? Tak jak przekazał papieżowi, ty musisz przeprowadzić Polskę w trzecie tysiąclecie. Piotr Dmitrowicz. Bez wątpienia tak, no to myślę, że prymas przygotowywał przede wszystkim Wojtyłę jako swego następcę, tak, no stało się inaczej, ale wiemy też, że tutaj duża zasługa prymasa podczas konklawy, że tak powiem, i wybór Wojtyły. Pewna podpowiedź, która wtedy padła, jaka to była podpowiedź? Mówisz o tym, że jak wybiorą, to trzeba przyjąć. Dokładnie tak. Tak, absolutnie tak. Myślę, że Grzegorz tutaj tej Solidarności może więcej powiedzieć, natomiast ja bardzo mi zależy, żeby dwie rzeczy jeszcze podkreślić. Znaczy, jedna to jest taka, że pamiętajmy, bo my tak mówimy o Wyszyńskim jako o tym autorytecie przywódcy, ale ja mam wrażenie, nie wiem czy się Grzegorz i Edgar ze mną zgodzicie i ty Tadeusz, że tak naprawdę to dopiero po wyjściu z więzienia, po 56 roku Wyszyński wyrasta na tego przywódcę. On, o tym trzeba też mówić głośno i wyraźnie, miał mocno pod górkę po wyborze na prymasa. To nie jest tak, że episkopat był zachwycony wyborem Wyszyńskiego. On sam przecież w promemoria pisał, może z przekorą trochę, jak wyjeżdżał z Lublina, to pisał, w Lublinie się cieszą, a w Warszawie będą płakać, tak? Jak miał jechać na ingres. Zresztą mówiliśmy o tym, po uwięzieniu właściwie się odcięli od prymasa. Cały episkopat z wyjątkiem właśnie. To taka jedna dygresja, księdza. A druga, przepraszam, ona mi przyszła teraz do głowy. Ja nie jestem do końca zwolennikiem historii alternatywnej, aczkolwiek lubię sobie o takiej poczytać i tak zostawię to, nie chciałbym, żebyśmy o tym, nie ma pewnie czasu o tym, żeby dyskutować, ale powiem tak, a co by było, gdyby prymas dożył do 89 roku? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie w kontekście tego, o czym rozmawiamy, ale to stawiam kropkę tutaj, oddaję głos Grzegorzowi. Grzegorz Polak. Niewątpliwie prymas Wyszyński uformował Wojtyłę w znacznym stopniu, chociaż on sam był silną osobowością. Ale on miał dwa wzorce wspaniałe, pasterskie. Pierwszy to był ten, który go wyświęcił na księdza, czyli arcybiskup Adam Stefan Sapieha, książę niezłomny w czasach okupacji i nie tylko w czasach okupacji, w okresie powojennym również. Ja myślę, że prymas Wyszyński oddziaływał na kardynała Wojtyłę w ten sposób, że właściwie jemu bardzo imponował i bardzo szanował sposób, w jakim on prowadzi Kościół. Pewną ręką, bez żadnych zawahań, jako właśnie taki człowiek niewzruszonych zasad, skory do dialogu, ale stanowczy, Wojtyła niewątpliwie
tutaj taki, sporo takich cech przywódczych od prymasa Wyszyńskiego przejął. I no, co charakterystyczne było, lojalność. Wojtyła zawsze w cieniu, na drugim planie, znał swoje miejsce. Zresztą tak to postrzegaliśmy, pamiętam wówczas, czyli zero zawiści, jakiejś zazdrości, konkurencji nie było. Absolutnie, pełny szacunek, pełne oddanie. Nie ma żadnego przekazu w jakichś rozmowach kuluarowych, czy nawet osobistych rozmowach. Bogdan Cywiński wspomina taką charakterystyczną scenę. Był na sam z Wojtyłą w górach. Nikogo. I zadał mu pytanie, czy prymas słusznie zrobił, podpisując z komunistami porozumienie w 1950 roku. Często takie pytanie się pojawia. A Wojtyła dał mu sójkę w bok i zeszli z góry. I w ogóle nikt mógł powiedzieć, prawda, no, że... No, bo przecież Wojtyła był, przecież Sapieha był przeciwnikiem podpisania porozumienia. No nie? Zresztą papież, on, który wychował papież Wojtyłę, był też, prawda, przeciwny i miał mocno za złe Wyszyńskiemu, tak, że właśnie wszedł w taki deal z komunistami, ale później, jak wiemy, chodziło o uratowanie przede wszystkim religii w szkołach. Tak. Później papież jakby zrozumiał po wizycie Wyszyńskiego, ale co chciałem powiedzieć, to działało w dwie strony, bo zobaczmy, jest pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 79, i jak się zachowuje Wyszyński. On jest właściwie w cieniu, prawda? No tak. On rozumie, że to jest ten czas Jana Pawła II. On gdzieś tam jest na początku i bardziej, a później już po prostu jest tylko Jan Paweł. On jakby... Tak, mało tego, nie jedzie do Krakowa, żeby, jakby, no, żeby w jakimś Kraków sensie nie przesłaniać. No właśnie. No dopiero na pożegnanie przyjechał nam Przena Błonia. Tak. To jeszcze na koniec powiedzmy sobie, zostały nam mniej więcej dwie minuty, po tym słynnym porozumieniu z komunistyczną władzą przychodzi jeszcze bardziej słynny non possumus, Grzegorz Polak. Tak, no to właśnie pokazuje, że ta dialogiczność i skłonność do kompromisu prymasa miała swoje granice. Jeżeli te granice zostały przekroczone, jeżeli komuniści mieli decydować o tym, kto będzie nie tylko biskupem, ale proboszczem i w ogóle o wszystkich decyzjach personalnych w kościele, no to wówczas prymas, mówiąc tak obrazowo, uderzył pięścią w stół, ale tą pięścią w stół to było właśnie te słynne słowa non possumus, nie możemy się zgodzić, nie pozwalamy, za co przypłacił więzieniem. Myślę, że on tutaj też miał taki wzorzec XIX-wieczny przed oczami świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Pelińskiego, który przyjechał do Polski z namaszczenia jak gdyby cara, z Petersburga do Warszawy z namaszczenia cara i bardzo był gotowo nastawiony, wręcz uważany za lojalistę. Kontestowała go część duchowieństwa warszawskiego, rzucano kamienie do jego rezydencji, kiedy ogłosił kazanie w katedrze warszawskiej, to młodzież, studenci wyszli demonstracyjnie, prawda, że my nie chcemy takiego arcybiskupa, ale tylko do pewnego momentu, jak zaczęły się represje, jak zaczęli zamykać kościoły, tak, to już koniec. Tak jest. No i właśnie to był wzorzec dla Wyszyńskiego, on tak samo się zachował. Tu musimy niestety stawiać się trochę. Piotr Dmitrowicz puentuje. Jedno zdanie, to nie będzie puenta, to będzie, szanowni państwo, zaproszenie. Żeby poznać Wyszyńskiego, jest dużo miejsc w sieci, ale jest jedno najlepsze i to jest portal Polskiego Radia, przygotowany wspólnie z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Niesamowite dźwięki, niesamowite wywiady, rozmowy, zdjęcia. Szanowni państwo, naprawdę najlepszy portal w Polsce o prymasie Wyszyńskim. Miło to słyszeć. Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Grzegorz Polak, wicedyrektor tegoż muzeum i pracownik tegoż muzeum, Edgar Sukiennik, Tadeusz Płużański. Dziękuję. Kłaniam się państwu i oczywiście zapraszamy na niedzielę na wielkie uroczystości beatyfikacyjne. Kłaniam się, do usłyszenia.